Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. W środę, 26 kwietnia, w auli Collegium Polonicum swoje święto obchodziła cała społeczność związana z hospicjum domowym świętego Wincentego a Paulo. Przed rozpoczęciem wydarzenia o kilka słów poprosiliśmy prezesa hospicjum Przemka Szewielińskiego. To taki dzisiaj cudowny dzień, bo dzisiaj no, miało być dziesięciolecie, mamy trzynastolecie, niestety pandemia nie pozwoliła nam zrobić tego jakby wcześniej. Dzisiaj dziękujemy wszystkim, jak zawsze na takich spotkaniach, tym, którzy nam pomagają, którzy nas wspierają, którzy te serce dla nas otwierają, dzięki którym mamy motywację do działania. Ale też dzisiaj pokażemy członków hospicjum, czyli tych ludzi, których nie widać na co dzień, bo moja twarz brzmi znajomo, ich niekoniecznie, a są to ludzie, którzy naprawdę z wielkim sercem poświęcają się drugiemu człowiekowi i dzisiaj też ich wszystkich pokażemy. Będziemy też dziękować wszystkim za pomoc ludziom spoza hospicjum. Będziemy wspominali zmarłą Jolę Skręty. Też tutaj podziękujemy rodzicom, podziękujemy synom, siostrze Joli. Także szykuje się cudowny dzień, cudowne wydarzenie. No a na koniec cudowny deser, bo to no, nie możemy się już doczekać. No, kabaret Hrabi, to każdy wie, sztuka nad sztuką. Nie używają polityki, nie używają jakichś takich innych rzeczy, które są bardzo może proste i łatwe, żeby zrobić z tego dobry kabaret, tylko to, co w życiu nas spotyka, w życiu codziennym, oni potrafią to tak przerobić, że jest to super zabawne. Także to wielka historia, wielka chwila dla nas, nie możemy się doczekać. Cały czas istniejemy, cały czas mamy w sobie tą iskrę i tą pasję. Robimy nowe programy. Właśnie w tym roku zrobiliśmy nowy program pod tytułem Pociechy. Jego dzisiaj wprawdzie nie będziemy go pokazywać, ale mam nadzieję, że w końcu przyjedziemy do Słubic z tym nowym programem. Zrobiliśmy nowy program, który się podoba. Jeździmy, występujemy. Ludzie przychodzą na nasze spektakle. Oni się cieszą, my się cieszymy. Wszystko jest pięknie. Po prostu czego sobie artysta na naszym miejscu chciałby sobie wyobrazić. Taka przypadłość, w cudzysłowie nasza, którą mamy w sobie od jeszcze kabaretu Potem, bo Zaśką wychodzimy się z kabaretu Potem, że nigdy nie zajmowaliśmy się polityką i nigdy nie będziemy się zajmowali polityką. I myślę, że nasi widzowie, kochani, oni to doceniają i wiedzą, że idąc na kabaret Hrabi będą właśnie mogli od tej polityki odetchnąć, zrelaksować się. My wolimy tworzyć swoją własną jakąś rzeczywistość na scenie, niż omawiać tą, która się dzieje naprawdę. Tym bardziej, że no dzieje się jak się dzieje, wiadomo, i to trudno się z tego trochę czasami śmiać, nie? I ostatnia sprawa. Wasz skład rzadko się zmienia. Tam był moment śmierci pianisty swego czasu, pamiętam, prawda? Potem. Tak, tak, Potem. No na czym polega sztuka bycia razem tak długo? No i nie wkurzenia się na ciebie w efekcie, nie? Bo to tak często jest z teamami. Znaczy bycie długo, a nie wkurzanie się to są dwie różne rzeczy, bo my na siebie się wkurzaliśmy nieraz i mieliśmy kilka takich bardzo burzliwych rozmów. Natomiast co nas scala, to na pewno właśnie to jest to, o czym mówiłem, to jest pasja. My wiemy wszyscy razem, czego chcemy, dokąd zmierzamy i to realizujemy, więc jakby w zasadniczych, najważniejszych sprawach jesteśmy zgodni. Natomiast tak jak nawet w najbardziej udanym małżeństwie, jeżeli nie ma kłótni, to znaczy, że coś jest nie tak, że ten związek chyba trochę obumiera. To więc idąc tym tropem, nasz związek jest naprawdę żywy. Jest żywy, iskrzy, jest chemia, jest naprawdę wszystko, wszystko jest dobrze. Moja i twoja nadzieja pozwoli uczynić dziś cuda. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże. Po serwisie informacyjnym zapraszamy Państwa do obejrzenia retransmisji z pierwszej części tej oficjalnej środowego wydarzenia. Części kabaretowej niestety z powodu praw autorskich pokazać nie możemy. Nie pomożesz dziś miłości.